pomysł urodził się kiedyś w czasie jednego z rejsów naszych na pokładzie Zawiszy Czarnego. Potem przeleżał trochę w szufladzie. A skąd w ogóle pomysł na chór? No, jeździliśmy trochę, pływaliśmy po świecie i śpiewanie chóralne jest popularne w zachodniej Europie. Śpiewają Anglicy, śpiewają Niemcy, przede wszystkim oczywiście, ale i Francuzi, Holendrzy. A u nas takiego organizmu jeszcze nie było, więc a chcieliśmy jeszcze, żeby jakby wspierać cały czas ten nasz nurt pieśni słonych albo mokrych. I szukaliśmy też jakiegoś takiego sposobu na to, żeby dać szansę też tym, którzy nigdy w innym przypadku na scenę wejść by nie mogli. Więc stworzenie chóru, a w zasadzie zamiast chór to bardziej nazywamy to towarzystwem śpiewaczym, bo owszem, jakieś przesłuchania robimy, natomiast nikogo nie wykluczamy. Ktoś, kto chce być z nami i śpiewać na tyle, na ile potrafi, u nas miejsce znaleźć zawsze może. Męski chór szantowy Zawiszy Czarnego powstał w 2012 roku z inicjatywy Jacka Jakubowskiego oraz Waldemara Mieczkowskiego w Gdyni. Do dziś jest jedynym tego typu tworem w Polsce i stanowi ścisłą czołówkę światowych chórów szantowych. Cały zespół bezpośrednio związany jest z żaglowcem szkolnym Zawisza Czarny, na którym co roku jako załoga odbywają wspólne rejsy, podczas których koncertują w portach całej Europy. W swojej 8-letniej karierze chór występował na największych festiwalach szantowych i zdobył wiele prestiżowych nagród, jak choćby Grand Prix Festiwalu Shanties 2014. W Krakowie. Zespół wydał również 3 autorskie płyty. Jeśli chodzi o nagrody, w ogóle nie przykładamy do tego żadnej wagi, bo nie jesteśmy po to, żeby się ścigać. Wiadomo, że nagrody są za jakieś osiągnięcia, nie wiem, wygranie jeden z drugim, rywalizacja, a my tak naprawdę, po pierwsze raz, że nie mamy z kim rywalizować w tej chwili w Polsce, bo jesteśmy jedyni. Nawet nie chcemy rywalizować, bo to mówię, ta przyjemność śpiewania i przybywania ze sobą wyjazdów na festiwale, na koncerty czy w rejsy dla nas jest wystarczającą nagrodą. To znaczy się, musiałbym najpierw sobie przypomnieć, kiedy się udało cokolwiek, bo to wszystko to jest naprawdę, jeśli jest nas w chórze podczas ważniejszych występów ponad 30, to tak naprawdę repertuar zna połowa. Pozostała 15, to połowa się orientuje, a połowa zmyśla po prostu, nie? To są jakby takie rzeczy. Spektakularnych wpadek nie mieliśmy, żeby to było coś wyraźnie widocznego i takiego, co później można było jakoś jajcarsko wspominać. To są takie drobne wpadeczki, które my zaliczamy w poszczególnych głosach, gdzieś tam w drugim rzędzie coś się dzieje. To tak, ale takich wielkich to nie pamiętam. Myślę, że naszym największym sukcesem, jeśli chodzi o chór, przynajmniej ja to tak odbieram, to oprócz tego koncertu na stulecie Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, to jest zaśpiewanie Faruele na Die w kościele w miejscowości Appingedam, gdzie nasz chór tak zaśpiewał, że jak wychodziliśmy, to ludzie nas, każdy chciał nas dotknąć ręką. No oni tak mają taki sposób wyrażania swojej aprobaty i cisza po naszym zaśpiewaniu chyba za 3 minuty była, zanim ludzie zaczęli bić brawo, także to ja uważam osobiście to za chórowy jeden z większych sukcesów. Pomimo osiągnięć i presji, atmosfera w zespole jest bardzo wesoła. Choć gołym okiem widać ogrom pracy włożony w finalny efekt, na próbach panuje ciepła, przyjacielska atmosfera, na co uwagę zwracają sami członkowie. Trudno powiedzieć, to zależy od próby. Zawsze mamy rozśpiewanie to jest na poważnie. Jacek pilnuje, żebyśmy trenowali głosy, a później to różnie bywa. Na początku próby były ciężkie, rzeczywiście ciężkie, bo ćwiczenie poszczególnych głosów szło bardzo opornie. Bo jesteśmy ludźmi, którzy nie czytają nut. Generalnie się orientują w tych nutach, ale nie czytają ich biegle, więc musieliśmy się głosów uczyć na pamięć. Teraz jest łatwiej. Teraz jak większość chóru już chwyta w lot to, co się dzieje, to ta reszta, która jest nowa lub ma większe z tym kłopoty, nadgania bardzo szybko i to idzie szybko, raczej na wesoło, nie ma spiny. Jeśli chodzi o szanty, to zawsze będą to pieśni tradycyjne, prawda? Tworzenie nowych szant, no jak gdyby kopiowanie czegoś, co już jest dobre, to akurat niekoniecznie. Natomiast pracujemy w inny sposób.
robimy nowe tłumaczenia oryginalnych tekstów angielskich, nie? I tłumaczymy je na potrzeby naszego chóru. Akurat tak się składa, że mamy tutaj sztab ludzi, którzy byli wykładowcami i świetnie władają językiem angielskim, uczyli na Uniwersytecie Gdańskim i tak dalej, i tak dalej. Już nie wdając się tutaj w szczegóły, z językiem, to jest ich drugi język, mamy też pół Polaka, pół Brytyjczyka, który w tematyce jest bardzo dobry, więc tłumaczenie tutaj w tym przypadku, oczywiście wiadomo, że dobre tłumaczenie to jest niejako, prawda, nowy, świetny tekst, prawda? Można coś fatalnie przetłumaczyć, co się nie da ani słuchać, ani śpiewać, nie? Także zawsze robimy jedną bądź dwie wersje tłumaczenia i wybieramy tą lepszą. Życie chóru to nie tylko próby i koncerty, ale również wspólne pływanie pod gdyńską banderą, niezapomniane przeżycia i co jeszcze? Pierwszy rejs, gdy trzeba było zorganizować wydawanie posiłków. No to było bardzo zabawne, jak starzy faceci po 50 biegają na trapie w tej wewte z naczyniami, z obiadami, z zupami, z talerzami i to tam powiedzmy też sprzątają, zmywają. No jest to pocieszny widok, jak grupa facetów, którzy są poważni, mają już wnuczki, zasuwa na przykład i pracuje na statku, tak samo jak młodzi harcerze. No to jest niezwykle zabawna sytuacja. Wiele różnych rzeczy, które by mnie nie spotkały, pewnie gdybym się tym nie zajmował. Chociaż ja jestem zawodowym muzykiem i szwendam się po scenach tych szantowych od ponad 30 lat już, więc... Wydaje mi się, że czasami się wydaje człowiekowi, że już widział i słyszał wszystko, ale jednak jak się jedzie z taką bandą, prawda, facetów, to wszystko zaczyna wyglądać trochę inaczej. Inaczej się na to spogląda, inaczej przez tą perspektywę patrzymy na te festiwale, na nasze funkcjonowanie. To nie ma co ukrywać, że oprócz tego, że się spotykamy na próbach, no to jest to też grupa, tworzą się grupy przyjaciół po prostu w chórze i to jest też nowa jakość. No, bez tego też by się to nie udało. Poznajemy nowych ludzi właśnie, bo to każdy to jest jakaś osobna historia z tych ludzi. Nie? Wszędzie byle z chórem. Wszędzie. Nie, śpiewaliśmy w najróżniejszych miejscach i to trudno powiedzieć, że mam jakieś ulubione, ale najważniejsza jest zespołowość, w związku z czym gdzie się nie znajdziemy i w odpowiedniej kupie, w odpowiedniej ilości ludzi, zawsze coś kliknie, powstaje taka atmosfera, że chce nam się śpiewać. Jak powiadam, z tym zespołem można śpiewać wszędzie. A śpiewaliśmy na statkach stojących, zacumowanych, pływających, w salach, jak mówiłem, gotyckich, wielkich salach, w małych salach. Śpiewaliśmy w Kubryku, widzieliście panowie dzisiaj, jak to wygląda na Zawiszy, a przyjmowaliśmy konsula Rzeczpospolitej Polskiej z Hamburga, w tej tam właśnie cały chór siedział i odśpiewaliśmy pełny koncert dla niego i dla jego gości. Także no, da się wszędzie, byle, jak powiadam, byle z chórem.